21,5 metra. A teraz drugi z podopiecznych trenera Maciusiaka, którego widzimy właśnie na ekranach. Jakub Wolny. Dobry start wczoraj w kwalifikacjach naszego młodego skoczka, który powraca do rywalizacji po przerwie spowodowanej kontuzjami. W tym sezonie dwukrotnie punktował w Zakopanem i Willingen. Wczoraj w kwalifikacjach 8 miejsce, dziś w serii próbnej 123 metry. Teraz odrobinę bliżej, wydaje mi się, ląduje Jakub Wolny w okolicach 120 metra. No właśnie, 120 metrów to wynik, jaki uzyskuje reprezentant Polski. To jest w tym momencie druga odległość. Dalej o 1,5 metra lądował prowadzący Luka Egloff. Polak będzie miał odjęte 0,4 punktu za wiatr. Popatrzmy, jakie noty. 17, 16,5 punktu. Jednym z sędziów na trzecim stanowisku jest Polak.